Phenomat Soul, wideo recenzja. Menu główne, mamy load game, opcje i quit. Wybieram nową grę. Wpisuje się profil. O, mamy już. No i dajemy tutaj grę. Tutaj pojawia nam się gościu. On tak się... Chciałem przyspieszyć filmik, ale się nie da. No i on coś mówi tu. Tutaj widać, taki bohater jest. W takiej zbroi jakby. Wchodzi do takiego portalu jakiegoś. Tutaj widzimy takie dziwne kolory różne. Widzimy tutaj filmik, bohater wchodzi do takiego portalu i on się pojawia w takim świecie jakimś. Różne skrzynie są i inne rzeczy. I świat jest ogólnie nowoczesny i pojawia się jakiś potwór. Potwór nas atakuje. No i jak widać, grafika jest niezła. I nas potwór zaatakował i nam jakąś trucinę strzyknął chyba. Coś. No i tutaj przychodzi taki jakby Robocop, rozwala skrzynki. No i on coś tutaj do nas mówi, ale po angielsku akurat, bo nie ma spolszczenia w internecie. No i on to sobie odchodzi teraz. Idzie do takiej ścieżki. I my musimy go gonić. Bohater wstaje i teraz idziemy go gonić. Sterowanie jest takie jak w GTA, na przykład San Andreas. Widać od tyłu. Chodzimy tak, można skakać. Skaczemy tak. To jest prawie jak GTA. Tutaj musimy wejść w taką ścieżkę. No i pojawia się filmik. Tutaj widać naszego bohatera dokładnie teraz. No i idziemy dalej. Tutaj skaczę, bo szybciej się idzie jak się skacze. Idziemy przez tą ścieżkę taką. A, to mamy taki duży świat. Też to jest podobnienie takie jakby do GTA. O, tutaj są przechodnie. Prawie każdy inny. No i mamy taki filmik się pojawia. Pokazuje nam cały świat. Samochody jeżdżą. Muzyka jest taka fajna. Oj, to jest Ediosa gra. Edios zrobił na przykład Hitmana albo takie... podobne gry. Jest taka muzyczka fajna. No, tak śpiewa When Juicy coś tam, nie? I tu widzimy tak, całe miasto pokazuje nam. No i nazwa gry tu jest. No, i to będzie na tyle. Ja się żegnam. I do końca sobie oglądajcie filmik.